Czekamy na komentarz do wygranej Babyface'a. Czy Adam ma z taką słabą obroną ma szansę na Mistrzostwo Świata? Panie Andrzeju, jak ocenia pan postępy i potencjał Kownackiego z perspektywy jego dwóch ostatnich walk? Przygotujcie się państwo na wielkie grzmoty. Tu będą padać bomby największego kalibru. Co za fantastyczna noc boksu. Cześć, witam was serdecznie. Dzisiaj zacznę od podziękowań. Osiągnęliśmy 20 tysięcy subskrybentów. Piszą, że to jest jeden z najszybciej rozwijających się kanałów sportowych. Na pewno najszybciej rozwijający się kanał na YouTubie dotyczący sportu walki. Także kłaniam się wam nisko i dziękuję. No a teraz adrem. Większość pytań, jakie mi zadajecie, dotyczyła w tym tygodniu Adama Kownackiego. Czy Adam Kownacki jest gotowy na największe walki o Mistrzostwo Świata? Panie Andrzeju, czy bokser musi mieć atletyczną budowę? Czy mając budowę areoli, Kownacki może wspiąć się na szczyt? Panie Andrzeju, czy pana zdaniem Adam Kownacki może zrobić taką karierę jak Big George? Pytam, ponieważ czytałem wiele komentarzy polskich, zagranicznych na YouTube i dużo osób widzi w Babyface drugiego George'a Foremana. No, Adam Kownacki z całym szacunkiem dla George'a Foremana i dla niego, no to raczej George'em Foremanem nie będzie. George Foreman to jest legenda. Natomiast jeżeli chodzi o inne pytania, no to tutaj jest jakieś pole do dyskusji. Wczoraj rozmawiałem z Adamem Kownackim, rozmawialiśmy też między innymi o jego wadze. Adam mówi, że no trochę poluzował, miał stres, jak wygrał ze Szpilką, największe zwycięstwo w jego karierze, spodziewał się jakichś ciekawych propozycji, tych propozycji nie było, zaczął podjadać słodycze, mówi, mama podrzucała, jak to w polskim domu, dobre jedzenie, słodycze, no i trochę odpuściłem, mówi, nie ciągnął mnie alkohol, nie ciągną mnie narkotyki, ale jedzenie tak, no i, ale obiecał mi, że na następną walkę będzie miał taką wagę jak na pojedynek ze Szpilką, no mówi, zamierzam schudnąć, tak mi powiedział, do 240 funtów, około tam 108-109 kg i trzymamy cię, Adam, za słowo. Natomiast jeżeli chodzi o to jego perspektywy, czy on może zostać mistrzem świata, no wszyscy trzymamy za to kciuki. No nie będzie łatwo, no jest trochę błędów i w defensywie Adama, no zostawia nogi przy ataku, ale no i facet ma niesamowitą determinację, stara się, ma świadomość tych błędów. No teraz po tej walce z Kiładze jutro zdejmuje 5 szwów, które mu nałożono na bref, jeszcze poluzuje sobie troszeczkę, odpocznie i od poniedziałku, mówi, zaczynam trening. Ma 60-dniowy zakaz sparingów i walk, także w tym czasie nie będzie mógł sparować, ale będzie mógł trenować i mam nadzieję, że tych wiele mankamentów, które są zwłaszcza w jego obronie, no bo jest statyczny, po ataku nie schodzi na bok, no i łatwo go trafić, usunie. Pytałem go też o perspektywę walki w Polsce, mówi, bardzo chętnie na Polsat Boxing Night, czeka na konkretną propozycję, także Adam, mamy nadzieję, że ta konkretna propozycja nadejdzie. A wracając jeszcze do wagi Adama Kownackiego, on nie musi mieć kompleksu. Przygotowałem dla was taką statystykę, bardzo ciekawą w moim odczuciu. Będzie link, stukniecie sobie w link, zobaczycie. No było wielu bokserów, którzy byli bardziej, mieli większą zdecydowanie tuszę niż Adam i odnosili sukcesy. No najbardziej znany to jest Butterbean Ash. Komentowałem jego walki, no to był misiek, no bo on miał wzrostu 182 cm, a nigdy nie ważył poniżej 300 funtów, to jest 135 kg. Jak stoczył ostatni zwycięski pojedynek z Siciliano, ważył 417 funtów. 187 kg. Pamiętacie też, że on walczył z naszym Pudzianem i wtedy doszło do nieco innej sytuacji w historii KSW. Po prostu waga
była jego taka, że zabrakło podziałki na wadze. Podziałka się zatrzymała na 200 kg, bo tyle było, a on ważył więcej. No także, a to był facet, no, który z pierwszych 66 walk wygrał 63, dwie zremisował, tylko jedną przegrał. Toczył fajne pojedynki, no bo z Larrym Holmesem przegrał dopiero na dystansie 10 rund. No to jest, powiedzmy, taki najbardziej jaskrawy przykład. Teraz na przykład Buster Mathis, który wygrał na ringach amatorskich z Joe Frazierem i zakwalifikował się do ekipy na Igrzyska Olimpijskie w Tokio, ale złamał rękę. Joe Frazier go zastąpił, zdobył tam złoto, potem spotkali się na zawodowych ringach. Strasznie nieemocjonująca walka. Ostatnio ją komentowałem na Polsacie Sport, zachęcam do obejrzenia. Bardzo ciekawa walka i on też luzował sobie z wagą, miał skłonność do tycia. Gdy wygrał przez TKO z niepokonanym Claude'em McBride'em, ważył 280 funtów, 127 kg. A gdy zmarł, bo potem pracował jako kierowca ciężarówki, słuchajcie, on ważył 249 kg. Także dużo takich można by było podać przykładów. No chyba warto też wspomnieć bo o tym mówicie, Chrisie Areola. No, gdy walczył z Witalijem Kliczką Mistrzostwo Świata WBC, ważył 252 funty, 114 kg, przy wzroście 190 kg. Gdy walczył z Jamilem McLeanem, ważył 122 kg. No tylko z Tomkiem Adamkiem się wycieniował, tylko 217 funtów, 98 kg, ale przegrał jednogłośnie, nie jednogłośnie na punkty. Jeszcze także James Toney, mistrz świata w trzech wagach. On też skakał z tą wagą, tak jeszcze zdecydowanie bardziej niż Adam Kownacki. Gdy walczył z Damonem Reedem, ważył 257 funtów, czyli to jest 116 kg. No a w następnej walce spotkał się z Lebiediewem, a mistrzostwo świata w junior ciężkiej i zrzucił do dokładnie 90,2 kg. Także Adam, nie musisz mieć kompleksów, ale proszę Cię, dotrzymaj słowa, tak jak nam obiecywałeś, że będziesz na następne walki ważył tyle, co z Arturem Szpilką, to trzymam Cię za słowo. Ja Wam przypominam, jeszcze dużo jest ciekawych przykładów, kliknijcie w link i zobaczycie, jak to bywało z tą wagą ciężką, z wagą znakomitych bokserów. Cześć, do usłyszenia. Nic nie przesadzałem, jak mówiłem, że tutaj będą bomby padać, no, większe niż te, które Amerykanie rzucali na Afganistan.